Witajcie, dzisiaj będzie o oświetleniu. Niedawno pojawiły się na rynku nowe smaki oświetlenia AquaL. LEDi Tube dzień noc. Mamy 7, 10, 14 i 17 W. Zobaczymy, co tam producent na pudełku pisze. Zobaczymy, jak to oświetlenie świeci. Porównamy to z poprzednim modelem Sunny. Ja zbuduję tu jakąś mikroaranżację, żeby było bardziej miarodajnie. Także zapraszam serdecznie na film. I co my tutaj mamy? AquaL LEDi Tube, dzień, brzask, noc. Dzień, noc, 7 W. Diody białe i niebieskie. Podłącz, działaj. Tyle na tej stronie. Mamy wersję 10 W, 14 i największą 17. I to są wszystkie oświetlenia pasujące do akwariów zestawów AquaL-a, ale są też inne długości pasujące do zestawów Juvela. Takie coś. I dokładnie możemy o tym przeczytać tutaj. Zobacz, jest 1, 7 W, 10 i to są dwie 14 i dwie 17 różnią się długością, bo pasują do różnych akwariów, do różnych zestawów. Wymień sobie te 5 oraz te 8 na LEDy. I tutaj mamy 3 tryby pracy. Dzienne 900 lumenów, 6500 kelwinów, wtedy nam świeci światło białe na 100%. Ten brzask poranek, wtedy światło białe nam świeci na 50% i świeci się też niebieskie. Noc świeci się tylko niebieskie. Zestaw akcesoriów, jeżeli byśmy mieli świetlówki, to możemy sobie podmienić te 5, te 8 na to właśnie oświetlenie. Tyle z tej strony. Tu mamy jeszcze jakiś opis. I co tu w opisie? Moduł oświetleniowy LEDi Tube Sunny Day, czyli to jest światło Sunny i noc. 3 tryby świecenia, dzień, świt, noc. Tryb dzień, podstawowe i najmocniejsze światło do oświetlania akwarium w ciągu dnia. Tryb poranek, obniżona moc oświetlenia do 50%, sprawdza się jako pierwszy tryb po nocy oraz podczas karmienia ryb, szczególnie w przypadku posiadania płochliwej obsady. No i tryb nocny. Tryb nocny, niebieska poświata pozwalająca na unikalną obserwację akwarium po zmroku, w tym ryb i zwierząt o nocnym trybie życia. Tryb świecenia zmienny manualnie lub za pomocą aplikacji. Tak, jeżeli mamy to urządzonko, ten sterownik, to bez problemu sobie ustawiamy, co ma się świecić, czy poranek, czy noc, czy dzień. A jeżeli mamy taki zwykły włącznik czasowy, no to możemy oczywiście sterować, ale tylko dzień, noc, bo z tym już będzie problem, bo tutaj są kliki. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak to wyciągnę z opakowania. Dobra, co tu jest jeszcze? Naturalne kolory ryb i loślin dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw. Niskie zużycie energii elektrycznej, nowoczesna technologia LED. 2 lata gwarancji, wyprodukowano w Polsce. Mamy jeszcze angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, espaniolski i italiański. Dobra, tyle na pudełku. Się chyba nic kompletnie nie różnią te pudełka poza wielkością i mocą. Dokładnie, nic tu więcej nie ma, ale jeszcze jest oczywiście klasa energetyczna A++, model, numer artykułu, kod paskowy. Dobra, no to zobaczmy sobie taki pośredni model, nie będę się z tymi wielkimi tutaj gimnastykował. Sprawdźmy sobie te 10 W. No dobrze, porównajmy sobie te dwa modele. Poprzedni model AquaL LEDi Tube Retrofit o mocy 10 W miał 1050 lumenów, a ten ma tych lumenów 1200, czyli na plus dla lampy dzień-noc. Zobaczcie, moc jest taka sama, 10 W, 10 W, a ta ma więcej lumenów i ma, zobaczcie, jeszcze diody niebieskie, bo tutaj na tych 1200 lumenów te diody niebieskie są wyłączone, także jest to mocniejsze. To jestem zdziwiony. I mamy dodatkowo po prostu diody niebieskie. A jakbyśmy to z plantem porównali, no to plant ma 10 W i lumenów już tylko 650, ale mamy masę czerwonego światła, bo są czerwone diody. Tu tych diod nie ma i na wykresie no czerwone 0. Dobra, tyle z różnic na pudełku. To zobaczmy, co w pudełku. Thank you.
Moduły oświetleniowe, instrukcje obsługi. OK. I samo oświetlenie, to najmniejsze. Szklany tubus. To jest na aluminiowej takiej szynie odprowadzającej ciepło. Mamy tu diody białe i niebieskie. Tak samo jest to zakończone jak w poprzednim modelu. I pstryczek elektryczek. To zrobimy sobie co? Teścik na sucho. I zaraz coś tu zbuduję. A najpierw jak to oświetlenie świeci bez akwarium. Jak włączymy, to mamy dzień. Wyłączymy, włączymy, mamy świt i mamy noc. I teraz, jeżeli byśmy chcieli skorzystać z programatora czasowego, takiego, no to on pozwoli nam korzystać tylko z tego światła, no bo on nie umie szybko trzy razy puścić napięcie, wyłączyć, włączyć, żeby nam zapalić noc. Żeby zapalić sobie noc, to niestety nam się nie przyda. Potrzebujemy ten sterownik Wi-Fi. Unboxing tutaj w prawym górnym rogu. Zobaczcie sobie, jak to działa. A jeżeli mamy klasykę, czyli taki cyfrowy lub analogowy, no to będziemy mieć tylko dzień. No bo zobaczcie, pali się dzień 8 godzin. Po 8 godzinach gaśnie. Mija noc. Ja specjalnie teraz czekam. I jak znowu puścimy napięcie, to zapali się dzień. O, widzicie? Także dzień może być, ale już takie bajery to tylko z tym sterownikiem Wi-Fi. Chyba żebyśmy mieli taki sterownik, jakimś takim, nie wiem, gniazdko Wi-Fi, które potrafi, byśmy je ustawili co do sekundy. Czyli na przykład włącz mi noc o 19, czyli musiałoby być włącz, wyłącz, wyłącz i włącz i znowu dopiero wtedy nam to zadziała. No ale nic, mamy przynajmniej dzień. To teraz jak to świeci na akwarium? A przygotowałem tutaj dla Was specjalnie Classic Boxa 60, akurat będzie mi pasował do tego oświetlenia. Zrobimy jakąś mikroaranżację, także wracam za chwilę. Dobra, tak świeci zestaw bazowy, czyli to, co jest w akwarium, kupujemy. Tu mamy beleczkę 10 W Sany. Teraz włożymy tą drugą i zobaczymy, co ona potrafi. Dobra, oświetlenie dzień-noc podłączone. To zapalmy sobie brzask. No i noc. Tada! No i dzień. Niestety ten zestaw nie posiada więcej uchwytów, ma tylko jeden, więc nie mogę Wam tu podłączyć dwóch belek, szkoda. Ale ten bardzo przyjemny, nie? Jak widzieliście, oświetlenie działa znakomicie. W jednym z pierwszych moich filmów ja sobie kupiłem taką małą lampę Aquaela, właśnie żeby zrobić sobie podświetlenie nocne. Miałem zestaw Juvela. Przez klipsy to podpiąłem. A można teraz bez problemu sobie takie oświetlenie do Juvela dobrać. Można również do swojego boxa, jeżeli macie Aquaela zestaw i macie tylko jeden uchwyt, to możecie sobie to światło wymienić. Chyba że nie potrzebujecie bajerów, nie potrzebujecie światła nocnego, to oczywiście jest Wam to zbędne. A jeżeli lubicie bajery tak jak ja, to można sobie takie oświetlenie wymienić lub kupić zestaw, bo są też te boksy nowe Aquaela, to właśnie z tym oświetleniem to już wiecie, jak ono świeci. A jakbyście sobie chcieli taką lampę dołożyć, bo macie uchwyt, to oczywiście link w opisie filmu. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!